Prezesa Trybunału Konstytucyjnego została nim, przypomnijmy, sędzia Julia Przyłębska. Powierzam pani bardzo odpowiedzialne zadanie. Dziękuję za przyjęcie tej nominacji, mówił prezydent. Chciałbym, aby zakończyły się te gorszące spory wokół Trybunału i aby Trybunał zabrał się do dynamicznej pracy, podkreślił Andrzej Duda. Będziemy wracać do tych słów w kolejnych serwisach na antenie Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24. Teraz w MediaMarkt, kupując laptop Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel za 1149 zł, oszczędzasz 100 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Uwaga, sekretna wiadomość dla wszystkich świętych Mikołajów. Teraz wszystkie sprzęty aż 30%. Taniej. Świąteczna promocja. Teraz wszystkie sprzęty aż 30% taniej. Tablety i laptopy, routery, nowoczesne smartfony, telewizory i sprzęt AGD aż 30% taniej. Świąteczna promocja w Smart Dom. Zapraszamy do punktów sprzedaży Plusa lub cyfrowego Polsatu. Dotyczy wybranych wariantów oferty Plus. Szczegóły w regulaminach promocji na plus.pl oraz u doradców. Wygrywanie przez tankowanie. Co godzinę do wygrania 500 zł. Tankuj paliwo lub rób zakupy na stacjach Lotos i Lotos Optima. Szczegóły i regulamin na wygrywanie.lotos.pl. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest środa, 21 dzień grudnia, na zegarze prawie 13 minut po godzinie 12. Jak kukla, witam i zapraszam serdecznie do godziny 14. My oczywiście wracamy do tego, co wydarzyło się przed momentem w Pałacu Prezydenckim. Ceremonia cały czas jeszcze trwa. Przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda powołał sędzię Julię Przyłębską na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Naszym gościem jest profesor Marek Chmaj, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, prezydent Andrzej Duda, powierzając rolę prezesa Trybunału Konstytucyjnego sędzi Julii Przyłębskiej, mówił, że jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed nowym prezesem, jest uporządkowanie sytuacji w samym Trybunale i wokół Trybunału Konstytucyjnego. Co miał na myśli, co mógł mieć na myśli prezydent, mówiąc o uporządkowaniu sytuacji? Trudno powiedzieć, zwłaszcza, że w ciągu roku uchwalono już chyba 7 tak zwanych ustaw naprawczych, a zatem trzeba było aż 7 ustaw do tego, żeby można było wskazać prezesa spośród sędziów wybranych w tej kadencji. Czy jeśli chodzi o nowego prezesa, jest pan zaskoczony nominacją? Nie jestem zaskoczony, aczkolwiek jestem zaskoczony tym, iż zgromadzenie ogólne odbyło się w takich okolicznościach, że uznano, iż 6 sędziów tworzy zgromadzenie ogólne Trybunału, dlatego że wzięło w tym zgromadzeniu 3 sędziów, co do których Trybunał uznał w wyroku, iż oni nie są wybrani na miejsca opróżnione w Trybunale, są sędziami nadwyżkowymi i że w ten sposób tworzone zgromadzenie ogólne, w którym nie wzięło udziału 8 urzędujących sędziów, wskazało prezydentowi kandydatów, a prezydent już właśnie tych kandydatów jak najbardziej wybrał. No, z kolei sędzia Mariusz Muszyński mówi, że wtorkowy wybór kandydatów na stanowisko prezesa odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami o Trybunale Konstytucyjnym. Pamiętajmy o tym, że sędzia pan profesor Muszyński jest jednym z trójki sędziów, co do których Trybunał orzekł, iż są sędziami nadwyżkowymi, więc legitymacja pana sędziego Muszyńskiego do stwierdzenia, czy było zgodnie z prawem, czy nie, jest legitymacją dosyć ograniczoną. Tą trójkę sędziów prezes Rzepliński przez rok nie dopuszczał do orzekania, uważając, że na ich miejsce legalnie 3 sędziów wybrał sędzi poprzedniej kadencji. Prezydent mówił także w czasie ceremonii, że chciałby, aby Trybunał zabrał się teraz do dynamicznej pracy, bo w ciągu tych kilkunastu ostatnich miesięcy powstało sporo zaległości, a Trybunał Konstytucyjny jest jednym z tych sądów, które są z reguły bardzo pracą obciążone. Możliwe jest przyspieszenie? Potrzebne jest przyspieszenie?
No, Trybunał najlepiej funkcjonuje wtedy, kiedy się nim nikt nie zajmuje, kiedy może wydawać wyroki tak bardzo potrzebne dla nas, dla wszystkich. Pamiętajmy, że wyroki Trybunału dotyczą także zwykłego obywatela. No, nie wiem, jaka będzie sytuacja w Trybunale, czy w dalszym ciągu będzie dwuwładza, bo z jednej strony jest większość sędziów, którą reprezentuje wiceprezes profesor Tadeusz Biernat, a z drugiej strony wybrana w takiej procedurze pani sędzia Przyłębska. Myślę, że to Trybunał będzie musiał zmierzyć się z tym dużym problemem. A pana zdaniem możliwa jest, realna jest sytuacja, w której następuje, dochodzi do dwuwładzy. Z jednej strony aktualny wiceprezes Trybunału Stanisław Biernat, który mówił, że jego zdaniem logiczne jest, że to on przejmie obowiązki prezesa jako dotychczasowy wiceprezes. Z drugiej strony powołana właśnie przez prezydenta sędzia Julia Przyłębska. No, myślę, że taka dwuwładza jest możliwa, bo orzecznictwa Trybunału i tłumaczeń sędziów Trybunału wynika, iż Zgromadzenie ogólne, żeby funkcjonować, to musi skupiać przynajmniej połowę sędziów Trybunału. Co więcej, wielokrotnie Trybunał podkreślał, iż kandydat na prezesa Trybunału musi mieć poparcie większości Zgromadzenia Ogólnego. Nie mniejszości, tylko większości. A zatem jest problem, z którym będzie się musiał zmierzyć Trybunał. Co taka sytuacja, co dwuwładza oznaczałaby dla Trybunału? Myślę, że byłoby to bardzo złe, ponieważ Trybunał w dalszym ciągu by miał problem z ustawami go dotyczącymi i w dalszym ciągu funkcjonowanie Trybunału, tak jak dotychczas w ciągu ostatnich miesięcy, byłoby utrudnione, a Trybunał dla nas wszystkich jest niezwykle ważnym organem, jest bezpiecznikiem, który umożliwia wyeliminowanie z obrotu prawnego, z systemu prawnego tych ustaw, które naruszają wartości konstytucyjne. Czy oznacza to, że po raz kolejny powróci pytanie, kto miałby, jakie gremium miałoby rozstrzygać w sprawach dotyczących Trybunału? No tak, powstaje też pytanie, jak traktować składy wyznaczone przez panią prezes Przyłębską i jak traktować wyroki, w których będzie brała udział trójka sędziów, którzy do tej pory przez prezesa Rzeplińskiego byli niedopuszczeni do orzekania. Być może ktoś będzie te wszystkie wyroki negował z uwagi na wadliwy skład orzekający. Pojawiały się komentarze, jakoby 19 dzień grudnia, czyli moment, w którym skończyła się kadencja prezesa Rzeplińskiego, miał być tym momentem, który zakończy spór w Trybunale i wokół Trybunału. Jest szansa, że niestety tak się nie stanie. No trudno powiedzieć, to jest też problem samego Trybunału, który do tej pory podchodził bardzo ostrożnie do kryzysu politycznego, jaki nam urządzili politycy. Trybunał ma być organem niezależnym. Sędziowie Trybunału muszą być niezawiśli od jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Sędzia Trybunału, wchodząc na salę posiedzeń, rozpraw, ma być tylko ustami konstytucji, ustawy. Ma zapominać o tym, że ma jakiekolwiek poglądy polityczne. Prezydent mówił dzisiaj też, że odbiór Trybunału jako takiego w ostatnich miesiącach się pogorszył i to kolejne ważne zadanie stojące przed nowym prezesem, przed nową prezes Trybunału, czyli przywrócenie należnej Trybunałowi rangi. No, Trybunał zawsze cieszył się dużym zaufaniem społecznym, ale w ciągu ostatniego roku po wplątaniu Trybunału w ten konflikt polityczny ogląd tego, co się dzieje w Trybunale w opinii publicznej stał się coraz bardziej krytyczny. Myślę, że wszyscy czekamy na to, aby Trybunał orzekał tak, jakbyśmy tego od niego oczekiwali, niezależnie z uwzględnieniem wartości konstytucyjnych. Profesor Marek Chmaj, Uniwersytet SWPS, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, 20 minut po godzinie 12 na zegarze. Przypomnę, przed kilkoma minutami prezydent Andrzej Duda powołał sędzię Julię Przyłębską na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. A naszym gościem jest profesor Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, jak pan ocenia tę nominację? No powiem szczerze, że nie oceniam zbyt dobrze, ponieważ jest bardzo wiele dylematów, wiele wątpliwości.
co do całej procedury ukształtowania się obecnego stanu Krajowego Trybunału. To znaczy, chodzi o funkcjonowanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału? Zacznijmy od właściwie podstaw normatywnych, bo to są chyba główne dylematy. No, w moim przekonaniu ustawa, która umożliwiła ten wybór, ustawa będąca przepisami wprowadzającymi, no, przyjęta została niezgodnie z uwarunkowaniami konstytucyjnymi. Jej treść odbiega od założeń, no, przede wszystkim poczynając od tego, że nie powinien pojawić się ktoś taki jak sędzia wykonujący obowiązki prezesa Trybunału. Pełniący obowiązki prezesa Trybunału, którym była przez dobę tak, w zasadzie no, sędzia przez dobę, tak, tak. Tak, ponieważ Konstytucja Rzeczypospolitej, która no, jest nadrzędnym aktem, wymienia funkcję wiceprezesa Trybunału. Jeżeli niewystarczające były rozwiązania, a były niewystarczające moim zdaniem w regulacji dotyczące statusu wiceprzewodniczącego wiceprezesa, to trzeba było po prostu doprecyzować jego położenie, natomiast no, nie szukać wyjścia zastępczego w postaci sędziego, który zastępuje prezesa. A z kolei obecny wiceprezes, sędzia Stanisław Biernat, wyraził gotowość przejęcia obowiązków prezesa Trybunału. No, wyraził oczywiście zgodnie z tym, co stanowi Konstytucja. Mówił o tym w poniedziałek, tyle że później, przed północą, ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Tak, no i to jest sytuacja, można powiedzieć, w postawieniu pod ścianą wiceprezesa czy też Trybunału, no bo działa zasada domniemania konstytucyjności, to znaczy dopóki Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że ustawa nie jest zgodna z Konstytucją, no to uznajemy, że jest zgodna. A więc Trybunał nawet nie miałby kiedy zająć się tym problemem konstytucyjności przepisów wprowadzających. Jaka w takim razie będzie teraz rola wiceprezesa w obecnej sytuacji, kiedy już został powołany nowy prezes? No wiceprezes oczywiście pozostaje dalej osobą, która jest tym podmiotem wskazanym konstytucyjnie i powinna wykonywać wszystkie obowiązki, które przewidują te przepisy, które weszły w życie. To znaczy myślę o dwóch ustawach, o ustawach o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ustawie dotyczącej organizacji trybu pracy przed Trybunałem, więc ja nie widzę oczywiście podstaw, żeby tutaj sytuacja ustawowa wiceprezesa się zmieniła. W ostatnich dniach w komentarzach bardzo często pojawiało się słowo dwuwładza w odniesieniu oczywiście do nowej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Pan taką możliwość dopuszcza, czy jest to raczej zwrot czysto publicystyczny? Znaczy, panie redaktorze, ja uważam, że gdyby przeciągał się ten stan, kiedy występuje z jednej strony sędzia występujący ze prezesa Trybunału oraz wiceprezes, no to myślę, że mogłoby to trwać dalej. Natomiast ja widzę, patrząc teraz bardziej perspektywicznie, inny problem. No, jak będą zachowywać się sędziowie, no, którzy w jakiś sposób lojalni byli wobec dotychczasowego prezesa Trybunału, czyli profesora Rzeczyńskiego. Czy nie zastosują tej samej taktyki, która była stosowana dotychczas, to znaczy, czy nie będą chodzić na zwolnienia lekarskie, czy nie będą nie przychodzić na rozprawy. Trudno to przewidzieć, ale myślę, że sytuacja jest tak dynamiczna, że można różne scenariusze brać tutaj pod uwagę. A co by oznaczała taka taktyka? No to oznaczałaby pewien paraliż prac, bo no, doskonale rozumiem, że aby skutecznie Trybunał mógł podejmować decyzję, mógł orzekać, muszą być odpowiednie składy orzekające, to czego byliśmy świadkami już do tej pory. A więc trudno przewidzieć, jak będzie układał się na przykład dylemat składów sędziowskich. Czy wszystkie sprawy będą mogły być rozpatrywane zgodnie z tym, co stanowią ustawy. Takie zachowanie, ewentualne tego rodzaju zachowanie, które pan wspominał przed momentem części sędziów Trybunału, zapewne nie wpłynęłoby pozytywnie na wizerunek samego Trybunału Konstytucyjnego, a jego odbiór w poczuciu społecznym chyba w ostatnich miesiącach jest niestety się popsuł. O tym mówił też prezydent w czasie swojego krótkiego wystąpienia. Tak, panie redaktorze, niewątpliwie, tylko że
bardzo długo chyba zajęłoby nam poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kto jest winien takiemu stanowi rzecz. Ja jestem przekonany, że opinia publiczna właściwie zagubiła się w sprawach Trybunału, że gdyby zapytać przeciętnego obywatela, skąd się to wzięło, dlaczego jest taka sytuacja wokół Trybunału, a nie inna, on nie byłby w stanie odpowiedzieć. Sytuacja jest po prostu w kontekście przeciętnego obywatela niezwykle zagmatwana, a szkoda, bo warto by obywatelom przypominać, że należny status Trybunału Konstytucyjnego to należna i należyta ochrona praw i wolności. Ja myślę, że to jest wielka wina polityków, że nie mówią obywatelom wprost, że zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego, że pewien paraliż praw Trybunału Konstytucyjnego, to nie jest tylko wizerunek Trybunału, to nie jest tylko kwestia, no można powiedzieć, szacunku dla instytucji, ale to jest kwestia bardzo realna. A może to jest co innego, a to ci chodzi teraz. Może to inne parafia, może to nie jest. Uporządkować i do tego wzywał również, do tego zachęcał Mieszkowa do prezesa Nowoczesnego z Trybunału, sędzie Julię Przyłębską, prezydent Andrzej Duda. Potrzebne jest uporządkowanie sytuacji. Chyba nie jest razem. Panie redaktorze, to jest sprzeczne, tylko że ja tu widzę uporządkowanie na polu uprzedniego, nie waham się tego powiedzieć, złamania konstytucji to. Bo ja może jakiś mój znajomy. Całe oprzyrządowanie ustawowe Trybunału jest wątpliwe pod względem konstytucyjnym. Tyle tylko, że nie ma siły, aby to realnie sprawdzić. To oznacza, że ten spór, ta dyskusja będzie się toczyła w dalszym ciągu? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak, ponieważ część środowisk opiniotwórczych, myślę tutaj o prawnikach, politologach, albo wiem, uważa, że te ustawy nie rozstrzygają. Teraz to innego rządu. Ponieważ one są wszystkie skażone właśnie tą niekonstytucyjnością postępowania. Warto chociażby zauważyć, że pojawiały się chociażby uchwały wydziałów Rady Wydziałów Prawa Ministra i różnych. Że pojawiały się zastrzeżenia chociażby adwokatów, sędziów Sądu Najwyższego. A więc to nie jest tak, jak twierdzi pan prezydent, że sprawa może być po prostu załatwiona poprzez jakieś, nie wiem, postępowanie należyte, wypiszenie jakiegoś konfliktu. Nie można wygasić na podstawie takiego powszechnego przyjęcia, że no trudno. Jest też przyjęte z pogwałceniem prawa, ale dla dobra sprawy powinniśmy się przestać wrócić. Ta sprawa jest otwarta i ona będzie otwarta. Jak w takim razie ją rozwiązać, pana zdaniem? No, w tej chwili mógłbym proponować bardzo radykalne środki. Wolałbym na przykład polityków nie sprawdzić Trybunałem Stanu, chociaż nie wiadomo, jak w przyszłości sytuacja mogłaby się rozwiązać. Nie ma dobrego wyjścia w istocie z tej sytuacji. Trybunał będzie pracował wedle przyjętych reguł, ale moim zdaniem będą to trochę reguły oparte na zasadzie większości arytmetycznej. Siła większości sejmowej narzuciła pewne rozwiązania i trudno oczekiwać, że ktoś pójdzie siłą bronić Trybunału. Będziemy po prostu musieli funkcjonować w oparciu o te zasady, które zostały przyjęte. Pan wspomniał o rozwiązaniach politycznych, a ewentualne konstytucyjne, prawne? Panie redaktorze, no, jeśli chodzi o położenie konstytucyjne Trybunału, to co mówią ustawy, no to jest pewna rozbieżność w wielu elementach. Ja uważam, że w przyszłości warto byłoby się pochylić jeszcze raz nad prawem o Trybunale, przeanalizować, ale nie w taki sposób, w jaki przyjmowano ustawy do tej pory, czyli na przykład pomijając wnioski mniejszości sejmowej, pomijając zdanie opozycji podczas dyskusji, pomijając zdanie różnego rodzaju zainteresowanych podmiotów z typu chociażby prawniczy. Natomiast jedynym wyjściem byłoby przyjęcie
kompleksowej nowej ustawy, która byłaby właśnie przedmiotem takiej głębokiej refleksji różnych środowisk, no i przede wszystkim zgodnie z duchem literą konstytucji. Profesor Tomasz Słonko, Uniwersytet Warszawski, bardzo dziękuję. Przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda powołał sędzię Julię Przyłębską na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Informacje dnia w skrócie. To nie będzie tak, że ona cię przejmie. 12:30 sędzia Julia Przyłębska. Ona cię nie przejmie. Trybunału Konstytucyjnego i od tej informacji zaczniemy. Powiemy też o apelu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o powrót do normalnej pracy. Także proszę państwa. Także o życzeniach świątecznych. Radio Koncita nadaj. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Prezydent Andrzej Duda powołał sędzię Julię Przyłębską na nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Także są modły, są modlitwy w naszym radiu TOK FM Eurokoncita. No i uwaga, jak oszustystycznie prowokuje, prowadzi działalność firma Google. Już po raz któryś, ale to oliwa na wierzch wypływa. Inwigilacja jednostronna. U nas wszystko jest zapisane, zdjęcia są porobione. Na kartach są w pamięci te filmy, bo oni potrafią komuś usunąć konto i myślą, że ktoś tego już nie ma, a ludzie mają to. Mogą pokazać, udowodnić, o co chodzi. Mam nadzieję, że ręka wyciągnięta do zgody w okresie przedświątecznym nie zostanie odrzucona podczas spotkania z dziennikarzami.